The scoop of the century is a couple of wine guys getting whacked in Chile? It wasn't the victims that caught my eye. It was their killer. I believed it was Mr. 47. The bald killer clone? Come on, Jack. He's an urban legend. Even the CIA and your own FBI say he doesn't exist. We say a lot of things, Rick. It's part of the job. Delgado was a very successful man. Successful men in that part of the world tend to be, well, call it security conscious. Not many people could have done this thing solo. So you went running after a myth? Myth? No, no. It merely caught my attention. One of my CIA friends was also intrigued. The opera incident heightened our curiosity. Have a look. Znowu odprawa misji. Mamy zabić takiego oto, ja wiem, śpiewak operowy. Tutaj jest tenor, o właśnie, tenor. I takiego pana, który na niego będzie patrzył i uciec. No, prosta sprawa. Nic więcej nam jest niepotrzebne niż standardowe wyposażenie. No, i wchodzimy sobie tutaj. Podchodzimy do tego pana, bo on jest nam potrzebny, żeby nam coś podał. Rozmawiajmy. No, wiele tutaj do rozmowy nie było. Here is your jacket, sir. Don't you want the jacket, sir? No, just needed something from one of the pockets. I'll pick it up later. Przynajmniej szczery. No właśnie, ja sobie pójdę... Ojejku, jejku, jejku, nie wiem, czy oni mnie nie zauważyli. Ja sobie po prostu tutaj przyjdę i poczekam na mechanika, który jest nam potrzebny. Jego strój jest nam potrzebny. I uwaga, nie zwracajcie na siebie uwagi... Uwaga, uwaga. Nie zwracajcie na siebie po prostu uwagi osób, które chcecie później ogłuszyć i tak dalej. One idą w pewne miejsce. Jeżeli przejdziemy obok takiej osoby, ona zwróci na nas uwagę. To może do tego miejsca nie dojść. Albo na przykład stoi w pewnym miejscu i ona będzie na przykład, ona by stała tam długo, 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 ale jeżeli my zwrócimy jej uwagę, na przykład teraz jakbym pobiegał sobie tutaj, a ten pan tutaj sika, to on będzie sikał długo, jeżeli by nas nie zauważył. A jeżeli nas zauważy, to on zaraz zacznie, przestanie sikać i sobie stąd pójdzie, czego nie chcemy, dlatego musimy go unieszkodliwić właśnie tak. Nie jesteśmy brzydkimi zabójcami, żeby wszystkich zabijać. Potrzebujemy jego ciuchy. I potrzebujemy, żeby się tutaj po prostu nie walał. Bo jak ktoś przyjdzie, sprawdzi, to później będą nas szukać oczywiście. Osoba, która nie ma stroju, no to z taką osobą... O, dziwnie to powiedziałem. Nie, może tak. Jeżeli znajdą mechanika, który nie ma na sobie stroju, to będą szukać mechanika, który jest podejrzany. Czyli dajmy na to mnie. Nie tutaj, wariacie. No, idziemy sobie tutaj, pracownicy sobie tutaj siedzą, wspaniali pracownicy. Gasimy światło dlatego, że tutaj musimy się włamywać. No mechanik, który się będzie włamywał, to troszeczkę dziwna sprawa, nie? Dlatego, na scenie, oj, gdzie tutaj są schody, na scenie występuje właśnie ten tenor, który śpiewa. Oj, nie tutaj. My potrzebujemy wejść na górę. Bo jak zabijemy tenora, to ten drugi cel, który go obserwuje, zbiegnie na dół sprawdzić, co się stało.
Oczywiście potknie się na środku sali. No i cóż. No i spadnie na niego żyrandol. Musimy teraz biec szybko, żeby zdążyć w taki moment, w którym jakaś tam postać będzie strzelała do naszego tenora. Oczywiście ślepakami. A ja wyjąłem, oczywiście, sprawdźcie, ja sobie wam teraz pokażę. Wyjąłem sobie zabytek z I wojny światowej, pistolet półautomatyczny. I to nie są ślepaki. Dlatego w momencie, w którym ten ktoś odda strzał, ja też oddam strzał zza kulis. Nikt się nie skapnie, naprawdę. Pomyślą, że... Oj. Pomyślą, że to był po prostu wypadek. Dlatego ja sobie wchodzę na górę, żeby nas nikt tylko nie zobaczył, że wchodzimy po takiej kratce, no. Właśnie, to jest druga sprawa. Sobie wchodzimy tutaj. Tylko uwaga, uwaga, bo tam są... Na bokach są brzydcy panowie, którzy mogliby nas spokojnie... złapać. Właśnie tam za tą kurtyną. Nie będę tam wam pokazywał, bo może... O! Chwileczkę, jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę. Słuchajcie muzyki. Tego musimy zabić oczywiście. Ten zaraz do niego będzie strzelał. I my też. No. Szybko, nie ma czasu. No. Ojejejejej, spadłem sobie tak niecnie. Nie wiem teraz, którym tak naprawdę mam wyjść. Tędy może wyjdę, wiecie? O, wyjdziemy sobie tędy. I pójdziemy w to miejsce. Tylko właśnie, teraz się skapną, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Ojej, on nie wstaje. Cóż za niefart. Nie patrz się tutaj tak. Cóż za niefart. Zaraz się skapną. Właśnie. Skapnął się drugi nasz cel. Że coś się stało. I on teraz tutaj będzie biegł. Ja sobie wyjmę detonator. Mam nadzieję, że nikt nie zobaczy. I... Zaraz tu wbiegnie. Oj, oj, oj. No niestety, zabiliśmy drugiego przyjemniaczka, którego nie powinniśmy. Niestety podszedł pod żyrandol. I... No chyba nie uzyskamy rangi Silent Assassin. Idź sobie stąd! No idźże stąd! Co za łajza! No idź stąd! Jej! Ale menda. Dobra, nikt nas nie widzi. Zamknijcie się drzwi. Tutaj są fajne, zamykające się automatycznie drzwi. Dobra, zmieniliśmy ubiór. Nie dostaniemy niestety rangi Cichy Zabójca. Mamy wszystkich pozabijanych, teraz musimy uciekać. Ale zabiliśmy niestety... Dobra, dobra. Zabiliśmy niestety osobę postronną, czyli ochroniarza tego właśnie celu, którego zabiliśmy żyrandolem. Niestety podszedł za blisko. No właśnie, wypadki 3, ilość trafień 1 strzał, chociaż może zaraz, są wypadki 3, zaraz zobaczymy. Oj nie, niestety, zawodowiec. No właśnie. O jedną osobę za dużo. Powinniśmy zabić tylko i wyłącznie tak naprawdę nasze główne cele. No niestety. Ale nie będę tego powtarzał, żeby zrobić cichego zabójcę. Jest to kwestia takiego wyczucia... Żeby ten żyrandol spadł odpowiednio wcześnie, zanim ten ochroniarz do niego podbiegnie, jak on się przewróci. Dobra, dalej. Tutaj mam bilans i rozgłos. Rozgłos mamy 10, dlatego sobie przekupimy cywilów i będzie wszystko ok. Zawodowiec poszukiwany, właśnie. Wcześniej było cichy zabójca, teraz jest zawodowiec. No cóż, bywa.